23 grudnia, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Tradycyjnie już przed świętami wałbrzyszanie spotkali się na wspólnej miejskiej wigilii. Wigilia miejska organizowana jest po to, by wszyscy, niezależnie od zasobności portfela, mogli wspólnie zasiąść do stołu, podzielić się opłatkiem i poczuć świąteczny klimat. Dzieci z małego teatru Frędzle przygotowały przedstawienie jasełkowe. Podopieczni Wałbrzyskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przygotowali stroiki, którymi udekorowane zostały wigilijne stoły. Wolontariusze zespołu szkół nr 7 zapewnili wiele rąk do pracy przy organizacji i upiekli świąteczne ciasta. Ponadto świąteczny poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych zapewnili lokalni restauratorzy i dwa hipermarkety. Zanim podano potrawy, wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem z przedstawicielami władz miasta, prezydentem Romanem Szałemejem, wiceprezydentem Zygmuntem Nowaczykiem i proboszczem parafii Świętych Aniołów Stróżów, prałatem Bogusławem Wermińskim. Jak co roku mamy Wigilię na Wałbrzyskim Rynku, gdzie cała nasza społeczność, szczególnie ta, która gromadzi naszych współbraci Wałbrzyszan, którym trzeba pomocną dłoń podać. Dla wszystkich jednak jest to czas życzliwości wzajemnej, czas refleksji, dobra. Po to się tutaj spotykamy jak zawsze, po to, żeby spędzić wspólnie czas, żeby to był czas miły wśród Wałbrzyszan, wszystkich tych, którym się powiodło, tym, którym się mniej powiodło, ale na pewno są to nasi Wałbrzyszanie najważniejsi. Święta i Nowy Rok to dobry moment na podsumowanie i refleksję. Dla prezydenta miasta momentem, który zapamięta szczególnie, będzie wydarzenie prawie sprzed roku, kiedy to 1 stycznia Wałbrzych stał się miastem grodzkim. Zapamiętałem Sylwestra i Nowy Rok 2012-2013, bo rozpoczął się zupełnie nowy etap w historii miasta. Odzyskanie grodzkości nie przypuszczałem, że stworzy to tyle wielkich szans na rozwój, przyspieszoną modernizację, unowocześnienie miasta i myślę, że wiele z tych szans udało się w tym roku wykorzystać, że wspomnę o wielkich inwestycjach w szkołach, akwazdrój, drogi, żłobki, przedszkola i mieszkania dla zwykłych, czyli niezbyt majętnych mieszkańców. Jeśli mowa o podsumowaniach, to zapytaliśmy też prezydenta, czy w minionym roku miało miejsce jakieś wydarzenie, o którym wolałby zapomnieć, zostawić w starym roku i więcej o nim nie myśleć. Myślę, że ominęły nas jakieś wielkie nieszczęścia, jakieś wielkie przykrości, wydarzenia, które mogłyby wpłynąć na życie miasta w sposób jakiś bardzo dramatyczny. Oczywiście zdarzały się wypadki, zdarzały się pożary, ale myślę, że udało nam się uniknąć wielkich niekorzystnych wydarzeń. Myślę, że trochę sprzyja nam szczęście, oby tak w 2014. Kolejnym dużym wydarzeniem na Wałbrzyskim Rynku będzie ostatnia w tym roku i zarazem pierwsza w nowym roku impreza z okazji Sylwestra. Władze miasta zapowiadają bardzo ciekawe widowisko, ponieważ zamiast pokazu sztucznych ogni odbędzie się pokaz laserowy połączony z mappingiem, czyli wyświetlaniem animacji na fasadzie biblioteki pod Atlantami. Budżet powiatu na 2014 rok będzie wynosił 38 milionów złotych. Burzliwe obrady podczas sesji zdominował temat autopoprawki do budżetu, zgodnie z którą 30 tysięcy złotych miało być przesunięte z remontu drogi powiatowej w Grzędach na dokumentację nowego schroniska dla zwierząt w Golińsku, a 10 tysięcy złotych na dokumentację budowy sezonowego lodowiska w Jedlinie Zdroju. Ostatecznie zadecydowano, że te pieniądze zostaną przeznaczone na inny cel. Budżet powiatu na 2014 rok będzie wynosił 38 milionów złotych. Burzliwe obrady podczas sesji zdominował temat autopoprawki do budżetu, zgodnie z którą 30 tysięcy złotych miało być przesunięte z remontu drogi powiatowej w Grzędach na dokumentację nowego schroniska dla zwierząt w Golińsku, a 10 tysięcy złotych na dokumentację budowy sezonowego lodowiska w Jedlinie Zdroju. Ostatecznie zdecydowano, że te pieniądze zostaną przeznaczone na inny cel. Starosta Józef Piksa nie wyklucza, że starostwo będzie musiało wziąć kredyt o wysokości od 2,5 do 3 milionów złotych, żeby zabezpieczyć wkład własny do inwestycji, bo zagwarantowanie tych środków było warunkiem, żeby uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przyjęciu wieloletniego programu inwestycyjnego i projektu budżetu. W projekcie budżetu zaplanowaliśmy wzięcie kredytu, ale tylko wtedy, jeżeli będzie możliwość dofinansowania tych zadań inwestycyjnych z zewnętrznych środków.
Takie mamy również porozumienie z gminą Boguszów Gorce, że będziemy realizowali zadanie w Boguszowie Gorcach na tych drogach dojazdowych do Dzikowca, ale jest to wspólne finansowanie przez gminę Mieroszów i powiat wałbrzyski tego zadania. Najważniejsze przyszłoroczne inwestycje powiatu to dalsze usuwanie skutków powodzi, drugi etap budowy mostu na Lesku w Czarnym Boże oraz przebudowa drogi Walim-Rzeczka. Na zimowe utrzymanie i bieżące naprawy dróg przeznaczono 1 690 000 zł. Jak przyznaje starosta, środków jest mało. Budżet nie jest rewelacyjny. Na pewno chcielibyśmy więcej środków. Wiemy o tym, że wtedy, kiedy ten duży powiat istniał, no mieliśmy o ponad 104 miliony złotych więcej. No niestety w tej chwili ta sytuacja się zmieniła. Co prawda, no nie mamy zadłużenia, ponieważ zadłużenie przejął miasto Wałbrzych. Jest to ponad 34 miliony 600 tysięcy złotych, a więc my startujemy z zerowym zadłużeniem. I w związku z tym zaplanowaliśmy w projekcie budżetu zaciągnięcie kredytu na zadania inwestycyjne, na które otrzymamy dofinansowanie z zewnątrz. Opozycyjni radni krytykowali budżet, wskazując m.in. na to, że zbyt późno wprowadzono w nim autopoprawki i nie mieli czasu, żeby się z nimi zapoznać. Będę przeciwny temu budżetowi, ponieważ dzisiaj ten budżet nie ma służyć rozwiązywaniu najistotniejszych problemów powiatu i społeczeństwa powiatu. Generalnie moim zdaniem służy trochę propagandzie wyborczej, jaką nasz powiat, Komitet Platformy Obywatelskiej, obiecał społeczeństwu idąc do wyborów. Podczas obrad nad budżetem w autopoprawkach przewidziano m.in. 10 milionów złotych na dodatkowe patrole policji podczas imprez masowych w gminach i 30 tysięcy na promocję walorów turystycznych powiatu. Ale największe kontrowersje wśród radnych wywołał projekt zmniejszenia o 40 tysięcy złotych wynoszących przeszło 280 tysięcy środków na dalszy remont drogi w Grzędach i przeniesienie ich na dokumentację budowy schroniska dla psów w Golińsku i lodowiska w Jedlinie-Zdroju. Nie można tak konstruować budżetu, żeby ucinać środki z remontów dróg, z remontów wiaduktów czy mostów, które dzisiaj grożą zawaleniu. Taki most mamy w Sierpnicy, gdzie codziennie przejeżdża po nim autobus z dziećmi. Radni kwestionowali umieszczenie w budżecie wstępnej koncepcji lodowiska w Jedlinie-Zdroju, podkreślając, że nie było jeszcze konsultacji społecznych w tej sprawie, a inne gminy mają lepsze warunki, żeby tam budować ośrodki sportów zimowych. Poza tym lodowisko nie powinno być ich zdaniem priorytetem, jeśli są inne, ważniejsze wydatki, a całość tej inwestycji szacowana jest na około 600 tysięcy złotych. Póki co takiego zadania na terenie powiatu nie ma i jest propozycja, żeby takie zadanie, przynajmniej jeżeli chodzi o opracowanie dokumentacji, zrealizować. Konsultowaliśmy tutaj z powiatami, które mają tak zwane powiatowe centra czy powiatowe lodowiska i takie zadanie w Polsce jest realizowane przynajmniej w 3 powiatach, o których mi się udało ściągnąć. Jeśli chodzi o schronisko w gminie Mieroszów, radni wskazywali na to, że schronisko dla zwierząt to zadanie własne gminy i pytali, czy ta autopoprawka oznacza, że powiat 2 razy wyłoży pieniądze najpierw na koncepcję, a później na projekt, co nie jest zgodne z przepisami. Według starosty schronisko w powiecie jest potrzebne, a korzystałyby z niego być może także ościenne powiaty. Gminy przeznaczają potężne środki finansowe na wywóz tych zwierząt poza teren naszego powiatu, ponieważ żadne schronisko w tej chwili nie chce przyjmować zwierząt, ponieważ są przepełnione. A więc i rzeczywiście tutaj szczególnie te gminy tranzytowe, zresztą w każdej gminie jest taka sytuacja, że w okresie wakacyjnym, w okresie ferii zimowych, no ludzie pozbywają się tych zwierząt, przywożą je na teren gminy, wypuszczają i wtedy one stają się zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych gmin. Starosta bronił projektu, mówiąc, że radni chcą, aby w budżecie więcej środków przeznaczyć na walkę z bezrobociem. Tu natomiast byłyby nowe miejsca pracy. Radni pytali, czy takie schronisko byłoby w stanie zatrudnić więcej niż 3 osoby i czy koszt wywozu bezdomnych zwierząt jest rzeczywiście takim obciążeniem dla gmin. W Czarnym Boże, proszę Państwa, ktoś podrzucił suczkę szczenną, która oszczeniła się i miało 12 szczeniaków. Proszę sobie wyobrazić, że gmina poniosła koszty ponad prawie 3000 zł za odbiór tej suczki, a za każdego szczeniaka po 500 zł. Radni Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej i PiS-u krytykowali także brak rozwiązań, jeśli chodzi o zwolnienie z Powiatowego Urzędu Pracy i to, że z subwencji oświatowej przesuwa się środki na opiekę społeczną. Zaproponowali kilka wniosków, z których przyszedł wniosek o to, żeby przesunąć sporne 40 tysięcy złotych na od dawna oczekiwany przez mieszkańców remont ulicy Kosonierów w Boguszowie Gorcach. Za przesunięciem głosowało 9 radnych, 7 było przeciw. Budżet przeszedł dzięki głosom 8 radnych, 4 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Większe dodatki dla nauczycieli to efekt uchwały, której projekt przegłosowali wałbrzyscy radni. Uchwała ta ma ujednolicić obowiązujące obecnie 2 regulaminy wynagradzania nauczycieli.
Obecnie obowiązują dwa równoległe regulaminy mówiące o wynagrodzeniu oraz przyznawaniu środków dla nauczycieli. W związku z odzyskaniem przez Wałbrzych grodzkości należy te przepisy ujednolicić. Pomiędzy tymi regulaminami istniały pewne rozbieżności i ten zaproponowany projekt uchwały, uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie związki zawodowe, próbuje tę różnicę zniwelować. W projekcie uchwały jest przede wszystkim zmieniony na korzyść tego obowiązującego w gminie sposób gromadzenia środków na ten cel. Została podniesiona bazowa stawka, od której 5% przemnożone przez liczbę etatów pedagogicznych w gminie będzie stanowiło pulę środków do podziału na dodatki motywacyjne, funkcyjne. O wysokości dodatków dla dyrektorów szkół, podobnie jak w obecnie obowiązujących przepisach, decydować będzie prezydent miasta. Można powiedzieć, że po stronie powiatu wzrost nastąpi w wysokości dodatków przydzielanych nauczycielom pracującym z dziećmi o specyficznych potrzebach, czyli z dziećmi w kształceniu specjalnym. Jak mówi Joanna Dobrowolska-Bielecka, większość dyrektorów i nauczycieli na tej zmianie regulaminu skorzysta. Jednak jeśli chodzi o dłuższe planowanie wydatków, większej zmiany nie będzie. Kończą się prace projektowe przy Centrum Kultury imienia Wałbrzyskich Górników. Jeżeli władzom miasta uda się pozyskać środki finansowe na budowę nowoczesnego obiektu w miejscu dawnego GDK, powstanie tam wielofunkcyjny kompleks kulturalny i nowa siedziba Filharmonii Sudeckiej. Firma HS99 z Koszalina, która wygrała konkurs na projekt Centrum Kultury imienia Wałbrzyskich Górników, prawie zakończyła prace projektowe, ale zanim to nastąpi, architekci chcą skonsultować swoją wizję z oczekiwaniami i sugestiami ludzi, którzy w głównej mierze będą z obiektu na co dzień korzystać. Naszym zadaniem jest zaprojektowanie Centrum Kultury, w którym jednym z elementów będzie Filharmonia. Mamy nadzieję, że powstanie budynek atrakcyjny w sensie wizualnym, z dobrze rozwiązaną funkcją, ale przede wszystkim z bardzo dobrą akustyką. I jeżeli to się uda, to będzie dla nas bardzo ważna sprawa. Wojciech Słowacki przyznał, że firma, którą reprezentuje, projektuje Filharmonię po raz pierwszy. Żeby ten pierwszy raz był też, żeby nie był spalony, żeby wszystko się udało, uważamy, że musimy współpracować z najlepszymi ludźmi, jakie są w naszym zasięgu. Udało nam się, z czego jesteśmy dumni, zadowoleni, namówić do współpracy jedną z bardziej znanych firm projektujących sale koncertowe na świecie, to jest BBN Miller z Monachium. Akustycy współpracują przy tworzeniu architektury sali, a oprócz tego, że wykorzystują wykonywane przez siebie obliczenia i wiedzę teoretyczną, budują też w wirtualnym świecie cyfrowy model. Na nim sprawdza się ustawienia sali i akustykę całego obiektu. I akurat w tym momencie teraz jesteśmy, gdzie ten model został zbudowany i gdzie sprawdzamy, czy ten efekt dźwiękowy jest odpowiedni w każdym miejscu sali. Centrum Kultury imienia Wałbrzyskich Górników swoją siedzibę znajdzie kilka instytucji kultury. Nie tylko Filharmonia Sudecka, ale także Stowarzyszenia Gwareckie i różne instytucje górnicze wraz z Orkiestrą Dętą. Dodatkowo są sale też DKF-u, kawiarnia, galeria. W galerii planujemy też, żeby to właśnie ta wielofunkcyjność tego obiektu polegała też, że tą galerię będzie można przekształcić w obiekt koncertowy taki dla odtwarzania nowoczesnych jakichś sztuk wizualnych czy po prostu koncertów młodzieżowych, jazzowych, rockowych. Także mamy nadzieję, że ten obiekt będzie żył przez 7 dni w tygodniu, a nie tylko wybrane wieczory piątkowe czy sobotnie. Projektant deklaruje, że wszystkie materiały i rozwiązania techniczne, klimatyzacja, odzyskiwanie ciepła, instalacje wentylacyjne będą współczesne, nowoczesne, optymalnie dobre, a jednocześnie oszczędne. I ma być to rozwiązanie wykorzystujące możliwości, jakie daje zbocze wzgórza.
To jest to, co nas podnieca w tym budynku jako architektów, jako projektantów bryły, już nie wchodząc do środka, że na płaskim w Koszalinie terenie takich okazji nie mamy. Tutaj jest różnica poziomów między dwoma ulicami, które będą w bezpośrednim styku. W Filharmonii jest około 16-18 metrów i nasz budynek, mamy nadzieję, w pełni jakby tą różnicę wysokości wykorzystuje. Wejścia główne do budynku znajdują się zarówno na poziomie zero, czyli ulicy Wyzwolenia, jak i na dachu, czyli na wysokości ulicy Buczka. I te połączenie właśnie tych dwóch poziomów poprzez Filharmonię, te połączenie tych dwóch poziomów można się odbywać poprzez Filharmonię, przejście przez sam budynek, jak i po dachu budynku i schodach zewnętrznych, czy zjechaniu windą. Czyli przy zamkniętym budynku też będzie można po Filharmonii, po jej dachu, przechodząc obok sal prób muzyków, jakby wąchając zaplecza tego muzycznego, po prostu pokonać te dwie wysokości, czyli wykonać ciekawy spacer. Układ przestrzenny budynku ma m.in. zapewnić miejsca parkingowe dla wozów transmisyjnych dużych stacji telewizyjnych z możliwością bezpośredniego i łatwego połączenia z wnętrzem sali, z której transmitowane mogą być wydarzenia. Ponadto sala ma spełniać wszelkie wymogi potrzebne np. do profesjonalnej rejestracji muzyki na potrzeby wydawnictw płytowych. Zdaniem dyrektora Filharmonii Sudeckiej Jerzego Koska plany są wspaniałe, ale z oceną powinniśmy poczekać, gdy zostaną one zrealizowane. Zdaniem prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja nowym obiektem w Wałbrzychu będziemy mogli cieszyć się nie wcześniej jak za 4 lata. W lutym przyszłego roku władze miasta mają złożyć stosowny wniosek pozwolenia na budowę, który uruchomi dalsze procedury. Na projekt centrum miasto wydało łącznie około 5 milionów złotych. Budowa może pochłonąć nawet 100 milionów, dlatego prezydent zapewnia, że środki te nie będą pochodzić z budżetu miasta. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.